Słuchajcie, niezwykłe informacje płyną do nas z Islandii. Polka na Islandii. Obawiamy się, że nie będziemy mieli gdzie wracać. Jeszcze nie doszło do erupcji wulkanu. O rany, jak to przetłumaczyć? Dobra, nieważne. Fagradalsfjall na Islandii, ale trzęsienia ziemi i magma gromadząca się pod miastem zagraża, jak zwykle bateria, to jest standard. Grindavik spowodowały ogromne zniszczenia. Mieszkańcy 40-tysięcznej miejscowości, która została w całości ewakuowana, spodziewają się, że najgorszego drugiego drogi są zapadnięte, budynki popękane. Najgorsze, że magma nadal jest pod miastem. Obawiamy się, że nie będziemy mieli gdzie wracać. Mówi w rozmowie z Onetem Marzena Augustyn, Polka ewakuowana z Gradwinyku. Według najnowszych informacji magma może znajdować się obecnie zaledwie 500 metrów pod powierzchnią ziemi. Na terenie miasta Grindavik eksperci wskazują, że do erupcji może dojść w każdej chwili. Geofizyk z islandzkiego biura meteorologicznego wyjawił, że poziom dwutlenku siarki wykryty przez nowo zainstalowane monitory sugerują, że stopnia skala magma znajduje się obecnie bardzo blisko powierzchni. Polka na Islandii, to niewyobrażalne. Doszło do ogromnych zniszczeń. Drogi są zapadnięte, budynki popękane. Najgorsze to, że magma nadal znajduje się pod miastem. Obawiamy się, że nie będziemy mieli dokąd wracać. Ciężko na to patrzeć. Przecież jeszcze w piątek tam spacerowaliśmy dokładnie po tych samych ulicach obok szkoły i domów. To nie wygląda za dobrze, powiem wam szczerze. Najaw, jak wyjaśnia Polka w poniedziałek i wtorek, mieszkańcy ewakuowanej w weekend miejscowości Grindavik mogli wracać do domów po najgorsze, po najpotężniejsze rzeczy i zwierzęta. Najpotrzebniejsze rzeczy i zwierzęta, pani Marzena zdradziła, że jak to wyglądało. Do każdego domu mogła wejść tylko jedna osoba na 5 minut. Niestety doszło do nagłej ewakuacji, ponieważ w mieście wykryto podwyższone stężenie gazów, co wskazuje na to, że erupcja zbliża się nieuchronnie. Jak dodaje, obecnie miasto jest już bardzo zniszczone przez trzęsienia ziemi i inne czynniki naturalne poprzedzające wybuch wulkanu. Grindavik ucierpiał bardzo, że nawet jeśli nie doszłoby do erupcji, to przez najbliższe miesiące nie będzie można tam zamieszkać. Szczelina, która ma 15 km, to jest o tej szczelinie, i biegnie przez sam środek miasta z dala od. Z dnia na dzień się powiększa, a zachodnia część miasta zapada się miejscami nawet o 1 metr. To, co się dzieje, to jest niewyobrażalne. Wcale im się nie dziwię, zobaczcie na te zdjęcia. Czyli przylecieliśmy z dwoma plecakami.
W ostatnich dniach pani Marzena, podobnie jak inni mieszkańcy Rendawiku, musiała mierzyć się z falą trzęsień ziemi. Myślę, że każdy się bał, ale nie. Nie popadliśmy w panikę. Wszyscy chodzą. Powinno być, wszyscy chodzą do pracy, na spacery. Trzeba było znać żyć normalnie. Aż do piątku. Ten dzień był najgorszy. Trzęsienia ziemi zniszczyły. Zaczęły się od godziny 15 czasu islandzkiego i były bardzo odczuwalne. Wiecie, czytałoby mi się lepiej, jakby ten durny telefon dostosował jakość oświetlenia normalnie, a nie nagle skoki roju, bo latarnia świeci. Przepraszam za jakość, ale no niestety, sami zrozumcie. O, teraz jest nawet lepiej. Nawet na sekundę nie przestało się trząść. Nie da się tego opisać. Samego trzęsienia. Siedziałam w 9-miesięcznym synkiem i on wiedział, że coś jest nie tak. Kurde. Powiem wam szczerze, że mam telefon zalany wodą dosłownie, bo pada deszcz. Nie, gdzie to było? Kubki leciały z szafek, nie było odpoczynku. Z każdym trzęsieniem przychodziło kolejne, mocniejsze, wspomina. Polce udało się opuścić miejscowość około godziny przed zarządzeniem przymusowej ewakuacji przez służby wraz z rodziną. Zatrzymała się u znajomych około 40 km od Grindaviku. Pani Marzena zdecydowała się jednak tymczasowo opuścić Islandię i mądrze, że zrobiła. Dużo jest tego jeszcze? Ojej, sporo. Wiecie, doczytamy tego tutaj do końca. Lotnisko Keflaviku jest międzynarodowe i nie mieliśmy problemu, żeby przylecieć do Polski, jeśli dojdzie do erupcji. To lotnisko może zostać zamknięte. Chcemy poczekać to, co się tam dzieje w Polsce. Wyobrażaliśmy takie rozwiązanie, by było ciężko znaleźć. Mieszkanie jest jeszcze zanim Rendawik został ewakuowany, a teraz wszyscy szukają jakiegokolwiek miejsca, gdzie można się zatrzymać na dłuższy czas. Mieszkanie na dłuższą metę z kilkoma osobami w pokoju z małym dzieckiem nie jest zbyt dobre, podkreśla pani Marzena. I na tym zakończmy na razie wiadomości, bo jest nieciekawie tam.